Dzień dobry Państwu. Przed nami Słowacja. Jesteśmy na przejściu granicznym w Łysej Polanie. Już na samym przejściu, no tutaj kilkadziesiąt metrów stąd, jest pierwszy sklep z alkoholem. Trzeba przyznać, że niestety nasze kontakty ze słowackimi kulinariami często ograniczają się do kupowania tutaj i masowego wwożenia do Polski znacznie tańszego alkoholu. Ale my, rzecz jasna, pokażemy, odkryjemy przed Państwem prawdziwe oblicze słowackiej kuchni. Pokażemy, co w miejscowym garnku piszczy. Z nami za chwilę już zrobią się Państwo głodni. Miejscowa kuchnia z pewnością nie jest rajem dla Jaroszy. Słowacy patrzą się z politowaniem na ludzi, którzy z własnego wyboru wyrzekają się mięsa. Wybór dań jarzynowych nie jest tu ogromny, ale za to możemy spotkać parę charakterystycznych rzeczy, których u nas na przykład nie ma. Oto tutaj są mała, okrągła papryczka, bardzo ostra, proszę spojrzeć jaka piękna, która się nazywa tutaj, to są po prostu feferonki. Po włosku peperoni, po niemiecku feferon. Kilo feferonek, bardzo proszę, jedno kilo. Feferonki, ja je potem przewiążę sznureczkiem za szypułki, zawieszę pod sufitem i będę miał całą zimę suszone, pyszne, ostre papryczki dodawane do gulaszy, bograczy. Ile płacę? Proszę. Jesteśmy na tarasie pensjonatu pod Kopcem w Bańskiej Szczawnicy, a dlatego tutaj, bo stąd rozciąga się genialny, nieprawdopodobny widok na to bardzo piękne miasto. A jesteśmy tu po to, nie do końca tylko, żeby podziwiać widoki, ale żeby coś ugotować. To będą brędzowe haluszki. Zaczynajmy od składników. Tutaj w misce mam pół kilo mąki i jedno jajko w środek wbite. Mąka, jajko, trzeba to tak rozmieszać. Teraz trochę solimy. I woda mineralna. Woda mineralna, mam ją w butli, bo to jest woda mineralna gazowana. Chodzi o to, że gaz z tej wody powoduje, że ciasto robi się bardziej elastyczne, bardziej pulchne. To chwilę potrwa, zanim ono się wyrobi. Zawsze jest problem przy takich przepisach. Ludzie się pytają, ile wody. Nie jestem, proszę Państwa, w stanie powiedzieć, ile tu ma być wody. Tyle, ile zabierze, tak jak było w dawnych książkach kucharskich. Ciasto jest dobre. Proszę zobaczyć, ono ma mieć taką naprawdę konsystencję gęstą. Gęstszą niż nasze zwykłe kluski kładzione. I teraz nadszedł moment, żeby je ugotować. A będziemy to robić w dość specyficzny sposób, bo przy pomocy tego oto przyrządu. To jest rzecz do robienia haluszek czy galuszek na Węgrzech. Można ją kupić na Słowacji, można kupić u Madziarów. I z tego dużo lepiej, jak zaraz Państwo zobaczą, wychodzą nam kluski. Czyli tak. Kładziemy to, mają taki specjalny uchwyt, kładziemy na garnku nad wrzątkiem, który bucha tutaj parą jak z lokomotywy Stevensona i wlewamy ciasto. Nie całe oczywiście, stopniowo wlewamy to ciasto. No, niech go będzie tyle i proszę spojrzeć, co się teraz będzie działo. Teraz to po prostu tak przecieramy i do garnka, o, zróbmy taką panoramę niezwykłą, do garnka wpadają nam normalne kluski, które same się leją. Nie jest to żmudna czynność każdorazowo nakładania łyżką ciasta, tylko one po prostu tak same wpadają. Teraz trzeba trochę wody zamieszać. I one się w ten sposób jeszcze dodatkowo w zasadzie w ogóle nie zlepiają. Dobra, myślę, że nam tych klusek wystarczy. Okej. One się powinny gotować w zasadzie do momentu wypłynięcia. Tutaj na patelni mamy skwarki z wędzonej słoniny. Jest ich dość sporo. Wspominałem wcześniej o tym, że kuchnia słowacka nie jest zbyt przyjazna dla ludzi niejedzących mięsa. Więc to danie, właśnie brędzowe haluszki, bardzo często figuruje w jadłospisach lokali gastronomicznych miejscowych jako danie dla wegetarian. Mimo że są posypane ogromną ilością skwarków z wędzoną słoniną. Kluski są gotowe, więc teraz je odcedzimy. Tu mamy takie góralskie koryto, które bardzo dobrze pasuje do tej przecież góralskiej, słowackiej potrawy. Proszę spojrzeć, jak one ładnie nam wychodzą z garnka. W ogóle się nie zlepiają i mają taką prawie sypką konsystencję. Przy pomocy tego urządzenia, no, bez najmniejszego problemu zrobią Państwo haluszki albo galuszki.
Nie pozostało nam nic innego, jak teraz polać je. Tutaj mamy piękne, zrumienione skwarki. Słonina, pamiętajmy, wędzona. To jest bardzo istotna rzecz. W Polsce ostatnio się pojawiła słonina wędzona. Ona przez długi czas zniknęła w ogóle ze sklepów. Teraz jest nie wszędzie, ale tak jak w przedwojennej reklamie. Żądajmy wędzonej słoniny w każdym dobrym sklepie mięsnym. Proszę. Opla. I brędza. Na wierzch pokuszona brędza. I w ten oto arcyprosty sposób uzyskaliśmy narodową potrawę naszych południowych sąsiadów, że powiem to w sposób sztampowy. Jeszcze trochę soli. A jeszcze ostatni dotyk. A proszę Państwa, tutaj były zapisy na to, kto pierwszy spróbuje tych klusek po mnie. I wygrał Janusz, więc muszę mu dać spróbować. Z największą ochotą to czyniąc oczywiście, Januszu. No i jak? Doskonałe. Doskonałe, super. Tak myślałem. Nie jest to rzecz dla wegetarian, ale jak ktoś lubi wędzoną słoninę i mączne rzeczy, pycha. Po prostu pycha. Akurat zdążyliśmy, bo zaczyna padać deszcz, ale mimo deszczu już za chwilę spacer po wspaniałej, pięknej bańskiej Szczawnicy. W bańskiej Szczawnicy przez wieki wydobywano złoto i srebro. Część z tych kopalni jeszcze do dzisiaj można zwiedzać. Miasto przetrwało wszystkie zawieruchy dziejowe w stanie prawie nienaruszonym. Jest to niezwykła perełka różnych stylów architektury. Centralnym punktem bańskiej Szczawnicy jest rynek Troiczne Namestie, czyli rynek Świętej Trójcy. W jego centralnym punkcie stoi niezwykła barokowa kolumna Świętej Trójcy, kolumna morowa postawiona na cześć ustąpienia zarazy. To, czym jest ta ziemia, to, czym jest jej kuchnia, bardzo dobrze charakteryzuje herb, który mieści się na wieży Starego Zamku. To jest w zasadzie kompilacja herbów. Po lewej stronie herb Korony Świętego Stefana, węgierski, po prawej stronie herb miasta, bańskiej Szczawnicy i na górze habsburski orzeł dwugłowy. Środkowa Europa w pigułce. Ale podczas nawet najbardziej intrygujących historycznych spacerów nie powinniśmy zapominać o drobnej przekąsce. Ja przegryzam rzecz całą parenicą. To taki, zaraz Państwu pokażę, ser krowi, charakterystycznie zaplatany. I również charakterystyczne jest to, że ta parenica tak samo się nazywa na Węgrzech. I 50 km bardziej na południe również jest produkowana. Też historyczna rzecz. Jesteśmy w szklanych cieplicach, w uzdrowisku z wodami termalnymi, oddalonym zaledwie o 15 km od bańskiej Szczawnicy. Tutaj właśnie te gorące źródła biją, a jednym z miejsc, gdzie się go dobywają, jest ta oto grota. Ona jest położona niezwykle, bo na szczycie góry stoi barokowy kościół, a niżej jest wejście do tej pieczary. Zamknięcie tej groty sprawia, że tutaj uzyskuje się prawie że efekt sauny. Ta woda ma temperaturę 42 stopni Celsjusza, a to, co tu spływa, bardzo gorące. Nie wiem, ile to ma stopni, ale na tyle jest gorące, że parzy. Ta z głębokiej ziemi, jej wnętrza ta woda bije. Nie z piekieł, bo ta woda jest niebiańsko dobra. Ta woda jest cudowna. To jest, proszę Państwa, w zasadzie esencja środkowoeuropejskiego wypoczynku. Gorące źródła. My wiemy o zaletach węgierskich źródeł w Polsce. Często jeździmy do Hajdúszowo-Ostrów. A nie wiemy o tym, że od 100 km minimum bliżej od Węgier mamy taki skarb. To jest od Krakowa 250 km. Ta woda wpływa doskonale na wiele rzeczy. Na reumatyzm. Mnie już przeszedł jakiś dół w dnie skalnym. Nie reumatyzm przeszedł, ale również ta woda wpływa okudzająco. Proszę spojrzeć, kąpię się tu kilkanaście minut, jestem niebiańsko szczupły.
Genialnie. Ale szczęśliwie po kąpieli w takiej wodzie również chce się jeść. Zacznijmy gotować. Jestem bardzo głodny. To jest potrawa z dziczyzny. Udało mi się od myśliwego wyłudzić kawałek polędwicy z jelenia. Na patelni już mam masło, które kładę. A trochę silniejszy ogień by się przydał. I teraz chodzi o to, żeby zrobić z tego medaliony. To będą medaliony z jelenia. Czyli kroimy grubsze plastry. O. Nóż jest ostry jak mój język. W dyskusji oczywiście. I teraz to mięso rozbijamy. Nie rozbijamy go na bibułkę, tylko musimy, gdyby to była polędwica wołowa, to rozbijanie mięsa byłoby zbrodnią, ale dziczyzna ma taką konstrukcję, że dobrze jej zrobi, jeśli odrobinę ją rozbijemy. O, z dwóch stron. Widzą Państwo, operuje tym grubą stroną tłuczka, który ma grubsze te takie, sam nie wiem jak to nazwać, wypustki. O. Chodzi o to, żeby to mięso szybciej nam potem zmiękło. Dobra. Teraz sól, pieprz. Pieprz świeżo zmielony oczywiście. Proszę nic nie przejmować. O składnikach tej potrawy będzie można powiedzieć za chwilę. Na razie najważniejszą czynnością jest, żeby umieścić mięso na patelni. Jeszcze trochę pieprzu. O. Proszę spojrzeć, masło jest w sam raz w temperaturze takiej, że można na nim mięso położyć. Nie pali się, a jest bardzo gorące, co słychać po tym, jak skwierczy. O. I to nam się powinno obsmażyć z obu stron, ja wiem, po minucie, nie więcej. To są zrazy z jelenia w śliwowicy, w sosie śmietanowo-musztardowym. Najwyższy czas, żeby obrócić mięso na drugą stronę. Proszę spojrzeć, jak nam się ładnie przypiekło. O. O. Obsmażamy je po to, żeby nam się zamknęły włókna i żeby ten sos, który potem w trakcie duszenia uzyskamy, żeby pozostał w środku. Gdybyśmy na surowe mięso wlali płyn, to wtedy ono nie byłoby tak soczyste. Wygląda na to, że mięso możemy zdjąć z patelni. Tak, nawet na pewno. O, proszę spojrzeć, ono z drugiej strony też już jest zrumienione. Opla. Dobrze. I na tę samą patelnię najpierw jeszcze odrobinę masła. Dobrze, drewniana łyżka, bo to teflon, co by broń Boże patelni nie porysować. I teraz dorzucamy jarzyny w obojętnej kolejności, czyli naszą marchewkę. Cebulę. I seler. I proszę Państwa, te jarzyny teraz na patelni, one powinny dusić się około 2-3 minut góra. Odrobinę soli. Trochę pieprzu. Opla. I teraz wkładamy do środka mięso. Tak. Dobra. Teraz muszę wyjąć drewno stąd, bo za chwilę będzie się palić, mam nadzieję. Wlewamy teraz, proszę Państwa, śliwowicę. No, jakąś 50, może trochę więcej. O. Dobrze, niech nam się to tu ładnie wypali. Można tym dawać nawet znaki świetlne w nocy, jak ktoś chce. Albo ogrzać ręce w zimie. Dobrze, ale żeby płomień nie trwał za długo, żeby nam się nie spaliło, to teraz zalewamy całość. To jest, proszę Państwa, zwykły bulion. Może być z kostki. Wołowy bulion, bo to jest ciemne mięso. I dolewamy. Powinno go być dość sporo, ponieważ w tej chwili całość przykrywamy i zostawiamy na niewielkim ogniu na jakieś 40 minut. W razie potrzeby podlewając jeszcze bulion. Voilà. Tak. Tak, myślę, że to na pewno jest już gotowe do tego, żeby przystąpić do ostatnich czynności podczas przygotowywania tej potrawy. Mamy
gęstą, kwaśną śmietanę, trochę mąki, nie za dużo. Śmietana jest wcześniej osolona. To jest ważne, bo śmietana, jak się osoli wcześniej, nie ścina się potem, jak dodajemy do sosu. Mieszamy dość dokładnie, rozprowadzamy śmietanę z mąką, żeby potem nam się nie zrobiły w sosie grudki. O. Tak, i teraz stopniowo wlewamy to do garnka. Dużo śmietany niech będzie. Dobrze. Trochę zwiększę gaz. I teraz w zasadzie ostatnią rzeczą przed zjedzeniem to jest kwestia dodania tutaj musztardy. Łyżka musztardy, dwie, jak kto lubi. I teraz jeszcze musimy pomieszać, co by nam się, mówiąc z góralska, co by nam się nie zbazyło. Dobra. Tutaj oczywiście wygodniej by było wyjąć mięso i to wymieszać, ale ja sobie muszę radzić jakoś tak w warunkach prawie polowych. O, jest pan Jan, nasz dobroczyńca, dzień dobry, od którego, dzień dobry po raz drugi. Dzięki panu Janowi mamy naszą jeleninę dzisiaj. To co, spróbuje pan odrobinkę? Spróbuję. Dobra. Dwa medaliony. Jak jest medalion? Medalionki, to się tak samo nazywa po słowacku? Medalion, kotlet, rezek, tak? Rezek jest... Medalion. Medalion. To jeszcze trochę sosu. Dobra. Sos jest tutaj bardzo ważną rzeczą. Pamiętają państwo paśliwowica, która nam się wypalała w całości. Teraz dla mnie. Tu są już tak. Ja sobie tylko nałożę troszeczkę. No to co? Proszę bardzo. Próbujemy. Chwila prawdy. No, ale dziczyzna zawsze jest taka jędrna. To nie cielęcina, żeby była taka mięciuteńka. Strasznie się boję, bo fuzja jest tam za rogiem. Wręcz drżę, jak liść osiki. Fanfary teraz powinny być. No i jak? Szpecji? Nie? Dobrze. A co jest źle? Za mało śliwowicy. O, tak. Ale to nie jest program jednak wyłącznie o piciu, więc tej śliwowicy było odrobinka. Jak państwo oczywiście wolą, to... ale możemy śliwowicy potem się napić osobno. Proszę państwa, medaliony z jelenia w sosie z niewielką ilością śliwowicy. Miłość Słowaków do ciastek i słodyczy jest przynajmniej tak wielka, jak miłość Polaków do powstań i insurekcji. W każdej, nawet najmniejszej słowackiej mieścinie, jednym z centralnych punktów życia jest cukiernia, czyli cukrareń. A my akurat jesteśmy w Popradzie, na jego przedmieściach, w cukierni Domenico, którą zawsze bardzo chętnie odwiedzam, jak tylko jestem w Wysokich Tatrach, czy też w okolicy. Mają tu naprawdę dobre rzeczy. Konieczność wyboru dla ludzi łakomych, a wybrednych, to prawdziwa tortura, no ale na coś trzeba się zdecydować. Pierwsze pytanie, jakie miałbym do pani, to co to jest ten tort Jadran tak naprawdę? Jadranska torta to orieszkowy krem ze szlachaczką. Orieszkowy krem ze szlachaczką. Mam zdolności lingwistyczne i potrafię to przetłumaczyć. Krem orzechowy z bitą śmietaną. A gasztan? Gasztanowe pire. Gasztanowe pire. I tutaj bardzo istotna informacja. Gasztan to nic innego jak kasztan. Na Słowacji, tak jak w całej Europie Środkowej, używa się kasztanów jadalnych w kuchni. W Polsce jadalne kasztany są prawie już zapomnianą rzeczą. Prawie w ogóle nigdzie się ich nie używa. A tutaj, proszę, jest tort kasztanowy. A to ja bym bardzo prosił o lińskie kołacze jednego, o jadran i o gasztan. A no i oczywiście o tego pięknego strudla. Zacznijmy od jadrana. Ja myślałem, że to jest, że nazwa się wzięła od Jadrańskiego Morza, czyli od Morza Adriatyckiego, ale okazuje się, że jadran to jest też jądro orzechu po słowacku. I to właśnie jest jądro dobrego smaku. Orzechowy placek, orzechowa masa, dużo bitej śmietany. Następny gasztan, welkasztan, tort kasztanowy. W książce kucharskiej, którą mam w domu, bardzo pożółkłej, starej, spisanej ręcznie przez moją prababcię, jest przepis na placek
z jadalnych kasztanów. Oto prababcina książka, a ja pokażę Państwu, jak wstępnie przygotować kasztany. Nie tylko do tego placka, ale do każdego innego przepisu, na przykład do nadzienia, do drobiu. Tak właśnie wygląda jadalny kasztan, bardzo podobnie do normalnego kasztana. Pierwsze, co musimy zrobić, to pozbawić go skóry wierzchniej, tej twardej skorupki. Po prostu zdzieramy ją nożem i one bez skorupki już są gotowe do przygotowania, do obdarcia z drugiej skóry. One mają jeszcze taką miękką skórkę na wierzchu, więc teraz musimy je gotować około 10 minut. A ten placek jest bardzo prosto zrobić. Ugotowane i pozbawione drugiej skórki kasztany mielimy. Robi nam się coś w rodzaju mąki kasztanowej, którą mieszamy z cukrem, wanilią, żółtkami i zmielonymi migdałami. I potem to wszystko bardzo delikatnie mieszamy z ubitą pianą z białek i pieczemy w średnio nagrzanym piekarniku jak placek, jak biszkopt po prostu. Widzą Państwo, po 10 minutach odcedzamy kasztany i teraz przekładamy je do naczynia, tego, w którym się gotowały. Przykrywamy na chwilę pokrywką, niech jeszcze chwilę postoją, niech dojdą. Trochę ostygną, ale nie całkiem, bo je trzeba obierać ciepłe ze skórki. Wtedy ta skórka dużo prościej schodzi i tak jest to zajęcie dość żmudne i powiedziałbym takie resocjalizacyjne, można niegrzeczne dzieci do tego zapędzić. O, całe lata uczyłem swoje ręce niezdarności. I tak przygotowane kasztany, obrane z dwóch skórek, to wspaniała baza. Na przykład do rzeczonego dzisiejszego placka, ale i do nadzienia do indyka, na święta coś takiego warto zrobić. Kasztany jadalne w całej swojej okazałości. W sklepach, w dużych supermarketach można kupić pire kasztanowe. Ono się nie nadaje do wypieku placka, to pire, ale nadaje się do zrobienia masy. Teraz strudel. Esencja środkowej Europy. Wszędzie tam, gdzie docierała władza Habsburgów, do dzisiaj gotuje się piecze, właściwie strudle. Ten jest w najbardziej swej klasycznej postaci, czyli z jabłkami. Już nawet czuję, że z nim bardzo dużo cynamonu, rodzynki. Jest aż ciemny od cynamonu. Pycha. Lekko kwaskowe jabłka. Doskonały. A tutaj mamy zwykłego, skromnego kołacza, czyli coś w rodzaju kruchego ciasteczka. Ja go lepiej spróbuję ręką. Kruche ciastko. Bardzo, bardzo w porządku. Strudle na Słowacji zdarza się, raz mi się udało kupić ciasto, bo je się dość skomplikowanie rozciąga. Kralowska kawa. Ale wracając do strudla, zdarza się kupić ciasto gotowe, zamrożone. U nas jest to niemożliwe, musimy sami w Polsce to ciasto rozciągać w parę osób, ale rzecz warta świeczki. Kawa kralowska, czyli królewska, bo kral to jest król, to taka kawa, którą się na Słowacji podaje zawsze w szkle. Ta tutaj jest w takim czymś w rodzaju kubeczka, ona nigdy nie jest w szklance. Zawsze jest albo w takim kubeczku, albo w takim pucharze wysokim. I to jest po prostu kawa z ekspresu, w której jest również brandy i bardzo, bardzo dużo bitej śmietany. Muszę jeszcze, żeby was przekonać, dodać, że na przykład taki tort, tenże kasztan, kosztuje tutaj niecałe 10 koron, czyli złotówkę. I oprócz tego jest pyszny. To chyba jest wystarczający powód, żeby tu przyjechać. Do widzenia. We'll be right back.